Siemaszko moi drodzy, ja jestem Desu, a to jest kolejna gra Horror Creepypasta, która się nazywa Kitty Kart 64. To jest jakaś przeróbka gry Super Mario Kart 64, tak mi się kojarzy. Tak się wygląda. Znaczy Super Mario Kart? Chyba nie, chyba to było Mario Kart. Mario Kart 64, tu mamy Kitty Kart 64. Mamy możliwość multiplayera? Odłączyć pada. Ciekawe, czy da radę grać z kimś na dwie osoby. Dobra, ustawienia widzę, że wszystko tu działa. Zagramy single playera. Ciekawe, czy jest tu jakiś wybór postaci. Czy będziemy grać tylko tym kotem, który był na tym. Okej, nie ma. Od razu nas wyrzuca tutaj. Wait, jak to się ten daje gazu? Halo, bro, spacja, okej. Spacja i WSD. Okej. Mogę obrócić kamerę? Chyba nie. Czy ja jestem sam na całej tej trasie? W sumie tak to wygląda. Zrobimy pierwsze kółko i zobaczymy coś, czy coś się wydarzy. Bo może to jest coś poukrywane. Ale nie spodziewałbym się. Ogólnie tak, wygląda to tak jak Mario Kart, rzeczywiście. Tylko czemu ja jestem tutaj kompletnie sam? O, okej, widzę, że meta jest jakaś uszkodzona. Ej, nie zaliczyło mi jako zrobionego kółka. Czyli coś musi być tutaj na rzeczy, okej. Nie wiem, może ja muszę sobie jeździć po planszy. Bo widzę, że tu jest więcej uliczek niż sama trasa. Że ta cała trasa nie jest ogrodzona jakoś. Czyli można jechać gdzieś indziej. Tu widzę jakieś słupki. Tam są jakieś znaczki. Mogę wypaść poza mapę? Okej. Co się wydarzy? Czy ja wrócę na start? Nie, jestem gdzieś indziej. Okej. Czuję się spowolniony tutaj. Jakbym po błocie jeździł. Wygląda to na jakąś arenę. Tam jakieś dziwne, creepy uśmieszki się pojawiły na ściance. Jako gdzie mam się kierować? Jest tutaj też jakaś przepaść? To wszystko tonie w błocie. Znaki, jakieś banery, rury? Tam jakiś kart sobie pływa? Ej, chwila, ja tonę sam. A okej, chyba nawet o to chodzi. Okej. Zapadłem się. Utonąłem w błocie. Okej, pojawiłem się jeszcze gdzieś indziej. Jakaś plansza z, kurde, piramidami. Ej, kto tu jest? Ktoś tu jest? Hello? Jak mam z tobą rozmawiać? O, mogę skakać nawet. Jak mam do ciebie zagadać? Nie, tab wyłącza mi te wszystkie bajery na ekranie. Enterem? Ty coś mówisz w ogóle? O, mogę pod kół się obejrzeć za siebie. Chyba ona nic nie mówi. Ona, on, cokolwiek to jest. Dobra, to no nie wiem, jadę dalej? Tam coś w oddali jest dziwnego. Okej. To jest creepy. Jakby tekstury się psuły. Muzyka też jest jakaś dziwna. What the heck? Robi się już bardzo nieprzyjemnie. Wie co nagra? Ej, tam jest jakaś piramida, mogę tam wjechać. Ja sobie chyba tam wjadę. Ale widzę, że to jest normalna część trasy. Znowu mam do tego czegoś przy... Halo? Co z tobą? To coś dostało chyba ataku epilepsji. No cóż, nie wiem, mam jechać dalej? Muzyki nagle nie słyszę.
To się zaraz wydarzy, a może do tej wody mam wjechać? Bo wątpię, żebym miał jechać według trasy. Może mam utonąć. Czy ja jadę po tej wodzie? Ja chyba po tej wodzie jeżdżę. Wróćmy na trasę może. Muzyka jakby próbowała wrócić, ale się wyłącza, laguje. Trochę to brzmi tak, jakbyśmy grali w jakąś uszkodzoną grę, nie? Gdzie soundtracki są uszkodzone. W sumie spotkałem się kiedyś z czymś takim, że grałem w jakieś stare gry, które normalnie chodziły. Dało radę grać i w ogóle. Tyle, że muzyka właśnie w ten sposób potrafiła się lagować. A to dalej dostaję tutaj ataku epilepsji. Ta postać tutaj. Ej, da się gadać. I can feel something now. Okej, okay, pod E się gada z nimi. Ale co dalej? Oho. Okej, okay, to było creepy. Znowu się zapadły pod ziemię. Co jest? Jakieś dziwne rzeczy tutaj występują. To wygląda jak człowiek, który ma atak padaczki. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Oho, jakieś klocki blokują mi przejazd. Da się z wami rozmawiać? Coś? Nie. Ale faktycznie to wygląda jak ciało. Jakby ktoś się tam tarzał. To jest atak. Okej, okay, kolejny klocek zablokował mi przejazd. Strasznie dziwna trasa. Nie wiem, a pojadę tędy. Ja w sumie nie wiem, gdzie jadę. Jadę po prostu na oślep. Jadę po prostu na oślep, bo nie mam pojęcia, gdzie mam jechać. Co chwilę blokują mi się jakieś tutaj drogi. Nagle nie mam mapy. Nie mam pojęcia, jak wygląda ta cała trasa, o ile można nazwać tą trasą. Lewo? Ja, tu nic nie ma. Zawróć. Pojedź w lewo. Nie, strasznie nieprzyjemne dźwięki. Nie czuję się za przyjemnie tutaj w tym miejscu. Kolejne klocki jakieś spadają. Czemu blokujecie mi przejazdy? Czy to coś się kiedykolwiek kończy? Ja zostałem tutaj na amen. Czekajcie, tu wygląda inaczej. Chyba nawet o to chodziło. Wow, co to jest? Baloniki. Mam teraz baloniki jakieś rozwalać. 30 balonów. No dobra. To tylko baloniki. Wait, co to było? Z tego balonu coś wyleciało. Ej, serio, z tego balonu coś wyleciało. Okej, tu też. Czy te balony są przepełnione krwią? What the fuck? W tych balonach jest krew. Znaczy nie wszystkich, ale... I te krzyki tam, i płaczy. Krzyki płacz. What the fuck? Okej, rozwaliłem wszystkie balony. Ej, sam wybuchłem. Jak miało być? What the heck? Co za chora gra? Okej, pojawiłem się teraz tutaj. Jakaś ulica. Ej, ryby pływają w niektórych miejscach.
Te ryby pływają normalnie nade mną. Co jakiś czas. Dobra, ale tu wygląda to nawet spoko. Tylko jest trochę niepokojąco. Spokojnie. Kogoś tu spotkam? To jest jedna trasa. Nie pozostaje mi chyba nic innego, jak jechać przed siebie. No chyba, że będą jakieś tutaj inne dziwne drogi. Albo też wypadnę z mapy, bo chyba głównie o to chodzi w tej grze. Czekajcie, lewo czy prawo? Tam coś jest. Co to jest? Halo? Gadasz niezrozumiałym językiem dla mnie. Dobra. Nie wiem, kim jesteś i czego chcesz. Co to jest? Coś dziwnego w powietrzu było, nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale dobra, jedziemy dalej. Jakiś dziwny odgłos słyszałem w tle. Jakby coś ryknęło. No nic, ale jedziemy dalej. Co mnie jeszcze czeka w tej grze? Ja sobie jeżdżę już 10 minut? Okej, znowu ta sama trasa, znowu tam ktoś. Dobra, może to się powtarza. Może to się powtarza, może ja muszę jechać teraz w drugą stronę. Powiem tak w kółko pewnie miał to samo. Coś tak czuję, a tutaj widzę, że jest inaczej. Więcej tych słupków. Jakichś dziwnych blokad. Okej, lewo czy prawo? Pojadę w lewo. Znowu tam świeci coś. O, zgasło, zapaliło się. Dobra, myślałem, że tam ktoś stoi. Im dłużej tutaj jestem, tym bardziej się czuję nieprzyjemnie. Znowu będzie jakieś rozwidlenie chyba. Zgaduję się. Zgaduję. Ja zgaduję. Znowu lewo albo prawo. Dobra, jadę w prawo. Tym razem pojedziemy w prawo. To się cokolwiek zmienia? Lewo czy prawo? Zostań w prawo. Lewo? I do wody. Trochę myślałem, że utknąłem w jakiejś pętli czasowej. Wait. Chyba o to chodzi. Jeżeli chodzi o wypadanie z tras, z map i tak dalej, to może o to chodzić. Jeszcze jakaś inna trasa. Jeszcze inne miejsce. Co to jest? Strzałeczka. Strzałeczka mówi, że mam jechać prosto. No, dobra. Jesteśmy na jakimś parkingu. Na mnie tak to wygląda. No, ale nie mogę jechać dalej prosto, jak tu takie coś stoi. O, tam jest kolejna strzałka. Tylko ledwo ją widzę, muszę zbliżyć się. Ta strzałka mówi, że mam wrócić. Okej? No to ja wracam. To jest chyba jakiś zjazd w dół. Może o to chodzi. Tak? O to chodziło? W prawo czy w lewo? Dobra, tu strzałka czerwona, w prawo, okej. Okay. Też w prawo? Ta strzałka mówi w lewo, okej, okay, zawracam. Zawracamy. Może jednak chodzi o to, żebym zjechał tu.
Może mam słuchać się tych strzałek. Chociaż teraz się trochę zgubiłem. Trasa wygląda tak, jakbym zjeżdżał trochę w dół. Może zjeżdżam, może to jest taka droga. Okej. Meta! Yeah! Ej, w końcu wygrałem. Chwila, moment. Co jest? Przybiło mi opony. Przed samą metą. O-o. Coś nadchodzi. Coś idzie do mnie. Mario, to ty? Chyba nie. To coś dziwnego, z jakimś rycem. What the fuck? Oho, uuuu. Gratulacje! Udało się, wygrałem grę. Dobra. Ścigałem się po to, żeby umrzeć. Znaczy, ścigałem się? Trudno powiedzieć, że się ścigałem. Jak byłem kompletnie sam na całej trasie. O. Gra mi się zamknęła. A czy oby na pewno? Upewnijmy się. Manager zadań? Jop, faktycznie, gra się zamknęła. Raczej nic mi nie wyskoczy teraz na mordę. Więc... dobra. To by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę, jakiś komentarz. I do zobaczenia w następnym materiale. Na razie, trzymajcie się, hej!